Po co Rosji jest ta szara flota? To są statki zarejestrowane w dziwnych miejscach, na dziwnych właścicieli. Ślady prowadzą do takich krajów jak Iberia, Panama, ale też Wyspy Marszałek. To przypomina oczywiście gonienie złodzieja. Nikt nie siedzi w głowie u Władimira Putina. Rosyjska flota cieni, na to pojęcie mogliście się natknąć już wiele miesięcy temu i za chwilę dokładnie wytłumaczymy, czym ta rosyjska flota cieni jest i dlaczego znów o niej mówimy, dlaczego okazało się, że niesie ze sobą jeszcze więcej zagrożeń niż do tej pory myśleliśmy. Zanim przedstawię naszego gościa, no to tradycyjnie chciałam poprosić o subskrypcję, proszę Was również o komentarze, no, oczywiście też po obejrzeniu całej rozmowy. No i prosimy też o wsparcie na Supi by Patronite, link znajdziecie w opisie tego filmu. Mamy dużo planów, jeśli chodzi o rozwój naszego kanału i merytorycznie, i też jeśli chodzi o takie kwestie graficzne, a nie wszystko da się zrobić samym zapałem. Przedstawiam naszego gościa, profesor Jakub Godzimirski, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Może zacznijmy od wyjaśnienia samego tego pojęcia rosyjskiej floty cieni. Co to jest? Trudno tutaj mówić o jednej flocie cieni. Według ekspertów, którzy zajmują się tym zjawiskiem, właściwie trzeba mówić o trzech elementach tego, co się dzieje. Z jednej strony mamy do czynienia ze statkami, które w pełni operują w zgodzie z zasadami regulującymi morskie transporty. Z drugiej strony mamy do czynienia z czymś, co niektórzy nazywają szarą flotą, czyli to jest taka szara flota, to są takie statki, które cały czas kursują, natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat po rozpoczęciu wojny między Rosją a Ukrainą, którą w Rosji przedstawia się jako wojnę między Rosją a zbiorowym Zachodem, powstało też cały szereg instytucji czy spółek, które próbują ukryć, kto jest właścicielem tych statków. Te statki są rejestrowane pod różnymi banderami, ślady prowadzą do takich krajów jak Iberia, Panama, ale też Wyspy Marszałek. I to są takie statki, które przewożą towary rosyjskie, które powinny dotrzeć na jakieś rynki, żeby Rosja mogła zarabiać pieniądze w związku z sankcjami, które zostały nałożone na Rosję i na rosyjskie produkty przez ten tak zwany zbiorowy Zachód. No jest jeszcze trzeci element tego, o którym się czasami mówi jako ciemnej flocie. I ta ciemna flota to są takie statki, o których tak naprawdę nie wie się zbyt dużo, ale które też operują i są w znacznej mierze używane do transportu tego, co z punktu widzenia rosyjskiego jest ważne. No i tutaj właściwie jak o tym się dyskutuje, to bardzo dużo uwagi poświęca się temu, po co Rosji jest ta szara flota. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że ta szara flota zajmuje się głównie przewozem rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które są najważniejszymi źródłami dochodu dla oczywiście producentów ropy naftowej i produktów ropopochodnych, ale przede wszystkim też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dochody z handlu i produkcji ropy naftowej, gazu i produktów ropopochodnych są bardzo ważnym elementem rosyjskiego budżetu państwowego. W latach poprzedzających wojnę na Ukrainie udział tych dochodów dochodził do 50% dochodów rosyjskiego budżetu państwowego, czyli to jest bardzo ważny element, który zapewnia w pewnym sensie funkcjonowanie rosyjskiego państwa i powoduje, że Rosja może wciąż prowadzić tą wojnę na Ukrainie. Czyli to są statki zarejestrowane w dziwnych miejscach, na dziwnych właścicieli, ale które służą rosyjskim interesom, ale teraz okazuje się, że one mają przeznaczenie nie tylko handlowe, ale szwedzka marynarka wojenna alarmuje, że być może mają na swoich pokładach te statki, które operują na Bałtyku przede wszystkim, mają sprzęt szpiegowski. Rosja, jak każde państwo, zajmuje się działalnością wywiadowczą i można przypuszczać, że przynajmniej część z tych statków uczestniczy też w tym procederze. W zeszłym roku norweska telewizja państwowa przedstawiła program, który się nazywał Sjøkrigen, Wojna Cieni, i jednym z elementów tego programu było właśnie próba
zrozumienia, w jaki sposób Rosja wykorzystuje flotę statków komercyjnych do zbierania informacji wywiadowczych. To jest coś, co się dzieje oczywiście nie tylko na Morzu Bałtyckim. Morze Bałtyckie z punktu widzenia Rosji jest ważne, bo między innymi zapewnia akweny do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z dwóch bardzo ważnych portów rosyjskich, w Primorskiej i Ludze. Natomiast jeszcze ważniejsze z punktu strategicznego i z punktu widzenia strategicznych interesów Rosji jest Morze Północne, Morze Norweskie i Morze Barentsa, bo tam Rosja potrzebuje dostępu do tego akwenu po to, żeby móc prowadzić operacje w najgorszym wypadku, gdyby sytuacja na Ukrainie eskalowała i doszło do jakiegoś poważnego konfliktu między Rosją a Zachodem, to Rosja potrzebuje dostępu do tego akwenu, żeby wyjść na Morza Światowe, gdzie flota rosyjska ma pewne zadania do zrealizowania zgodnie z punktami wymienionymi w rosyjskiej doktrynie wojennej, w rosyjskiej doktrynie morskiej. Więc to jest tak, że Rosja jest zainteresowana tymi akwenami z różnych powodów. Z jednej strony to są oczywiście akweny, przez które przechodzą bardzo ważne szlaki transportowe między Rosją i tymi krajami, które wciąż prowadzą handel wymienny z Rosją. Z drugiej strony te akweny są też bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego. Kilka miesięcy temu RAND Corporation, jeden z najważniejszych think tanków amerykańskich, opublikował raport dotyczący rosyjskich poglądów na wstępną fazę wojny. Tutaj jest mowa przede wszystkim o takiej dużej wojnie między Rosją a kolektywnym Zachodem, Rosja, NATO i tak dalej. Jeden z głównych wniosków tego raportu jest taki mianowicie, że trzeba się przyszykować na to, że w momencie wybuchu takiego konfliktu Rosja zajmie się likwidacją elementów infrastruktury krytycznej, między innymi infrastruktury energetycznej. W związku z tym ta działalność wywiadowcza rosyjska, tak w akwenie Morza Bałtyckiego, jak na Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Barentsa, dotyczy też stworzenia sobie dobrego poglądu na to, w jaki sposób można uderzyć w te elementy infrastruktury krytycznej, które zapewniają na przykład dostęp do surowców energetycznych w Europie. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że, bo z tego co przeczytałam, te jednostki tej floty cieni czy ciemnej floty, to są często jednostki w słabym stanie technicznym i że taka jednostka na przykład nadaje sygnał, może nie SOS, ale prosi o możliwość płynięcia do portu ze względu na problemy techniczne i wykorzystuje pobyt w tym porcie po to, żeby zbierać informacje potrzebne dla rosyjskich operacji, no hybrydowych prawdopodobnie. Zanim wybuchła ta wojna na Ukrainie, te statki miały dostęp do portów norweskich, europejskich, amerykańskich na Dalekim Wschodzie i można przypuszczać, że były też wykorzystywane do zbierania tych informacji wywiadowczych, przechwytywania sygnałów, dokumentowania za pomocą kamer, zdjęć, innych środków, które pozwalają na zdobycie lepszej informacji. W związku z tym jest powszechne przekonanie, że przynajmniej część z tych statków jest wykorzystywana do tego typu działalności. Kilka lat temu jeden z czołowych dzienników norweskich, Dagens Næringsliv, opublikował szereg artykułów na temat tego, w jaki dziwny sposób niektóre trawlery rybackie rosyjskie poruszają się właśnie po tych akwenach Morze Północne, Morze Norweskie i wygląda na to, że jednym z zadań tych trawlerów było właśnie zdobycie wiedzy o sytuacji infrastruktury krytycznej w Norwegii, która jest bardzo ważna nie tylko dla Norwegii, ale przede wszystkim dla Europy, bo Norwegia wykorzystuje tą infrastrukturę do zapewnienia dostępu do energii swoim sojusznikom na kontynencie. A mógłby Pan uściślić, jak wyglądają właśnie możliwości tych jakichkolwiek rosyjskich jednostek zawijania do norweskich portów? O ile one się zmniejszyły i czy w ogóle gdziekolwiek mogą wpłynąć? W tej chwili nie mają dostępu do norweskich portów, natomiast zanim wybuchła wojna, pojawiło się spore zaniepokojenie, bo na przykład się okazuje, że wielu
rosyjskich oficerów miało dużą wiedzę na temat właśnie tych portów, no ponieważ te statki rosyjskie zawijały do norweskich portów, w związku z tym była konieczność podzielenia się z tą informacją istotną dla bezpieczeństwa tych portów z tymi oficerami rosyjskimi na pokładzie tych statków rybackich przede wszystkim. No i w tej chwili jest takie, od wielu lat już jest takie zaniepokojenie, że ta informacja może być wykorzystana nie tylko w celu bezpiecznego wejścia do portu, ale też właśnie w celu zdobycia większej lepszej informacji na temat tej infrastruktury portowej w Norwegii. Mogę wspomnieć, że co roku służby norweskie publikują oficjalne raporty na temat zagrożeń dla kraju i w tym roku tak odpowiednik norweski służby kontrwywiadu polskiej PST opublikował taki raport. Opublikował taki raport też Narodowa Organizacja Zajmująca się Bezpieczeństwem w tym szerokim aspekcie i opublikował podobny raport Norweska Służba Wywiadu Wojskowego, która zajmuje się przede wszystkim zbieraniem informacji poza granicami Norwegii. Główne wnioski wynikające z tych raportów są takie, że Rosja prowadzi bardzo aktywną działalność wywiadowczą na terenie Norwegii, nacelowaną przede wszystkim na instalacje wojskowe, ale także na te elementy infrastruktury krytycznej, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Czyli to jest coś, co jest potwierdzone przez oficjalne stanowisko tych służb norweskich. To jakie my jako zbiorowy Zachód, powiem z przekąsem, jak mówi rosyjska propaganda, mamy możliwości chronienia się przed tymi rosyjskimi działaniami, przeszkadzaniu tym rosyjskim działaniom i jeśli chodzi o omijanie sankcji i jeśli chodzi również o te działania szpiegowskie czy jakiekolwiek inne zadania, które rosyjskie jednostki miałyby wykonywać? Zacznijmy może od tej kwestii omijania sankcji, bo to jest bardzo ważne, bo wiadomo na przykład kilka dni temu Aftenposten, czołowy dziennik norweski, opublikował spory artykuł na temat tego, że w ruinach bloku w Sumach, w który trafiła rosyjska rakieta, zabijając tam kilkanaście osób, znaleziono szczątki tej rakiety i wśród tych szczątków znaleziono elementy, które zdecydowanie pochodziły z Zachodu, które pozwalały w sumie tej rakiecie osiągnąć cel, bo to był element, który pozwalał jej poruszać się w zgodzie z lokalizatorem GPS-u. No i ci dziennikarze przeprowadzili takie krótkie śledztwo, się okazało, że ten element pochodził z niemieckiej firmy. Nie wiadomo oczywiście, czy ten element został sprzedany Rosji przed wybuchem wojny, czy po wybuchu wojny, natomiast ci dziennikarze przeprowadzili takie dosyć dogłębne śledztwo, zidentyfikowali 12 firm, które w oparciu o dokumentację dostępną dostarczały Rosji różnych elementów, które są ważne dla prowadzenia wojny. To oczywiście nie jest tak, że te firmy sprzedają te elementy bezpośrednio do Rosji, natomiast wiadomo, że po wybuchu wojny na przykład bardzo wzrósł poziom handlu między Kazachstanem a tymi firmami. Kazachstan jest wykorzystywany przez Rosję jako państwo, przez które można sprowadzać do Rosji te elementy, które są niedostępne w tych bezpośrednich relacjach handlowych. Oczywiście Chiny bardzo wzmocniły swoją obecność na rynku rosyjskim, dostarczając Rosji bardzo wielu elementów, które są niezbędne do prowadzenia tej wojny i produkcji broni na terenie Rosji. Inne państwa, na przykład podejrzewa się, że przez państwa bałtyckie też trochę tego dochodzi. W związku z tym Rosja stara się ominąć te ograniczenia po to, żeby mieć dostęp do tego, co jest niezbędne do kontynuacji tej wojny. My musimy prowadzić pewne ograniczenia, pewne reguły i nie tylko je wprowadzić, ale też wcielić je w życie w taki sposób, żeby tego typu operacje omijające te sankcje nie były możliwe. Ale oczywiście, jak w wielu innych sytuacjach, jest dosyć łatwo postawić diagnozę i zaproponować jakieś rozwiązanie, natomiast problem jest zawsze
pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do implementacji tych rozwiązań, które nie zawsze są implementowane w taki sposób, w jaki ci, którzy te rozwiązania wymyślają, chcą, aby one były wprowadzone. To jest bardzo poważny problem i z nim będziemy musieli się wcześniej czy później uporać. Trącę się tylko dlatego, że no to przypomina oczywiście gonienie złodzieja, który biegnie przed nami. Ale skupiając się na tej flocie cieni, no to właśnie ten 14 pakiet sankcji, nad którym pracuje Bruksela, właśnie ma uderzać między innymi w tę flotę cieni i w ten sposób, który Rosja sobie wymyśliła na omijanie sankcji i ten eksport ropy naftowej przede wszystkim. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że już te sankcje, które zostały wprowadzone, wprowadzenie tego poziomu cen, wprowadzenie zakazu importu ropy naftowej i produktów ropopochodnych do Europy drogą morską, to już ma swój bezpośredni efekt, ponieważ Rosja musiała kompletnie zmienić rynki. O ile przed wybuchem wojny Europa odbierała około połowy, nawet trochę powyżej połowy rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, nie mówiąc o gazie, gdzie Europa była głównym rynkiem, to w tej chwili Rosja musi znaleźć inne rynki po to, żeby zmonetyzować swoje zasoby energetyczne. Rosja stoi wobec takiego strategicznego dylematu. Około połowy Rosji, połowy ropy naftowej, którą Rosja wydobywa na swoim terytorium, musi znaleźć drogę na inne rynki po to, żeby Rosja mogła na tym zarabiać pieniądze, ponieważ Rosja wykorzystuje tylko połowę ropy, którą produkuje, i około 1/3 gazu też musi znaleźć drogę na inne rynki. No, w przypadku ropy naftowej jest to dosyć prosta, czy też kosztowne, ponieważ ta ropa musi w tej chwili dopłynąć do takich krajów jak Indie czy Chiny, co powoduje oczywiście, że koszty transportu są dużo wyższe, w związku z tym zysk jest dużo niższy, plus tak indyjscy, jak i chińscy traderzy ropy wiedzą, że Rosja nie bardzo ma inne rynki, na których mogłaby uplasować takie duże ilości ropy, w związku z tym też są w stanie zmusić Rosję do tego, żeby cena za tę ropę, którą importują, była niższa niż cena rynkowa. Tutaj Rosja płaci te wysokie koszty transakcyjne zerwania stosunków gospodarczych z Europą. Natomiast jeżeli idzie o gaz, no to sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, ponieważ Rosja nie ma infrastruktury, która by umożliwiła przekierowanie tych dużych zasobów, dużych potoków gazu z rynku europejskiego, na którym ten gaz jest właściwie w tej chwili w znikomych ilościach dostarczany. Natomiast nie ma takiej możliwości przekierowania tego gazu na rynek chiński czy inne rynki w Azji. Tutaj Rosjanie stoją oczywiście wobec pewnego wyzwania strukturalnego. A czy my mamy możliwość unieszkodliwienia tych działań szpiegowskich? Na Bałtyku przede wszystkim zapytam, bo z polskiego punktu widzenia to jest najbardziej ciekawe, no bo rosyjski dostęp do Morza Bałtyckiego teraz po przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii, no jest jednak dużo, dużo mniejszy niż reszty Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy mamy takie instrumenty, żeby te rosyjskie anteny czy urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, czy też mam na myśli wszystkie te tajemnicze sprawy dotyczące uszkadzania światłowodów, gazociągów na dnie Bałtyku, czy my mamy możliwość, żeby unieszkodliwić rosyjskie jednostki pod tym względem? Kwestia jest taka, mianowicie że oczywiście wskutek rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, Morze Bałtyckie staje się w pewnym sensie nie do końca, ale jednak bardziej wewnętrznym morzem NATO. W związku z tym kwestia koordynacji podejścia do tego typu wyzwań, o których pani wspomniała, jest dużo prostsza do rozwiązania, ponieważ w tej chwili wszystkie kraje poza Rosją, które są graniczą z Morzem Bałtyckim, są członkami NATO. W związku z tym można przypuszczać, że NATO też będzie w tych działaniach ograniczających te negatywne skutki rosyjskiej działalności w regionie Morza Bałtyku uczestniczyło. Kolejny element jest taki, mianowicie, że nie tylko NATO jest tym zainteresowana, ale również Unia Europejska stara się odgrywać bardziej aktywną rolę w tym obszarze bezpieczeństwa.
i nie tylko stara się odgrywać, ale też stara się koordynować swoje działania z NATO i z państwami członkowskimi. W związku z tym można przypuszczać, że będziemy świadkami lepszej koordynacji tej działalności, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie nigdy nie uda nam się wyeliminować do końca tych działań. Pani używa słowa unieszkodliwić. No, są oczywiście środki, którymi można się posłużyć do unieszkodliwienia tej floty cieni, natomiast nie sądzę, żeby w stolicach państw, które leżą w regionie Morza Bałtyckiego, takie dramatyczne środki zostały, że została podjęta decyzja o użyciu takich dramatycznych środków. Można na przykład prawdopodobnie zwiększyć koszty tego typu działalności poprzez wprowadzenie rozwiązań związanych z ochroną środowiska. Wspomniała pani wcześniej, że te statki, które pływają pod tymi szarymi, ciemnymi banderami, są często w dosyć kiepskim stanie technicznym, w związku z tym można na przykład użyć tego typu rozwiązań, żeby ograniczyć ich dostęp do akwenów. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że Morze Bałtyckie jest ciekawe z takiego punktu strukturalnego, ponieważ jest właściwie tylko jedno wyjście z tego morza na te szersze wody przez cieśniny duńskie, więc może Duńczycy wprowadzą jakieś ograniczenia dla tego typu ruchu statków przez ich cieśniny, powołując się między innymi na te wyzwania związane z ochroną środowiska. Jeżeli chodzi o działalność wywiadowczą, to musimy sobie musimy zrozumieć, że Rosja, tak jak inni aktorzy operujący w tym regionie, będzie na pewno starała się zbierać te informacje za pomocą środków, o których wiemy, i za pomocą takich środków, o których nie wiemy. W ciągu ostatnich paru lat zostały ujawnione na przykład w Szwecji działania szpiegowskie rosyjskie, gdzie na przykład jeden wysoko postawiony urzędnik działający w sferze służb specjalnych szwedzkich został złapany i skazany na długoletnie więzienie za działalność wywiadowczą na rzecz Rosji. Jest to oczywiście takie powszechne przekonanie, że Rosja ma swoje siatki wywiadowcze ulokowane w tych krajach w regionie Morza Bałtyckiego, więc no, trzeba prowadzić takie działania, żeby uniemożliwić, żeby ograniczyć szkody powodowane tą działalnością. Takim istotnym elementem działań rosyjskich, Rosja podchodzi do tych spraw związanych z bezpieczeństwem w sposób, który czasami się określa mianem pełnego spektrum konfliktu, czyli w zgodzie z taką rosyjską doktryną te granice między wojną a nie wojną są dosyć płynne i Rosjanie oczywiście prowadzą działania na tym polu hybrydowym. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywają te działania w sferze informacyjnej, w związku z tym jednym z takich sposobów ograniczenia tych negatywnych konsekwencji działalności rosyjskiej jest zwiększenie świadomości społeczeństw w krajach regionu Morza Bałtyckiego, między innymi w odniesieniu do tych działań rosyjskich w sferze informacyjnej. I oczywiście tutaj kraje w regionie mają różnego rodzaju wyzwania. Innego rodzaju wyzwania mają kraje takie jak Łotwa i Estonia, gdzie spora część społeczeństwa to są osoby pochodzenia rosyjskiego, obywatele, częściowo nawet obywatele rosyjscy, którzy są bardziej, że tak powiem, skłonni do akceptowania tych narracji rosyjskich. Innego rodzaju wyzwania stoją wobec takich krajów jak Finlandia, Szwecja czy Norwegia, gdzie ten poziom tej świadomości społecznej, poziom zaufania społecznego jest dosyć wysoki, w związku z tym te działania informacyjne rosyjskie mają ograniczone pole manewru, tam nie są generalnie rzecz biorąc czymś, co wpływa na poziom i zainteresowanie opinii publicznej. Zanim włączyliśmy nagranie, rozmawialiśmy też o tym, że my się koncentrujemy na Bałtyku, ale powinniśmy też patrzeć na Atlantyk, dlatego że nasze bezpieczeństwo energetyczne europejskie zależy od tamtejszych szlaków morskich. Tak, można tak powiedzieć, że jednym ze skutków
odcięcia dostaw rosyjskich do Europy, zwłaszcza to dotyczy dostaw gazu naturalnego, bo tutaj Rosja była głównym dostawcą, pokrywała potrzeby energetyczne bardzo wielu państw, również Polski do niedawna, przecież do niedawna Polska importowała 2/3 swojej konsumpcji gazu z Rosji. To się zmieniło dopiero w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast w chwili obecnej, oprócz dostaw z Norwegii, które są ograniczone, bo Norwegia praktycznie rzecz biorąc nie jest w stanie wyprodukować i sprzedać więcej niż 120 miliardów sześciennych gazu na rynku europejskim. Ten gaz już jest, że tak powiem, rozdysponowany. Większość tego gazu, który pozwolił Europie przetrwać te dwie zimy, zimę 22 na 23, z 23 na 24, pochodzi częściowo, oczywiście to jest gaz przesyłany z Afryki Północnej na te rynki w Europie Południowej, ale tak naprawdę dużo większą rolę odgrywa teraz gaz dostarczany drogą morską jako gaz skroplony LNG. I ten gaz pochodzi, największym dostawcą gazu LNG do Europy są w tej chwili Stany Zjednoczone, ale ten gaz dochodzi też z takich obszarów, z takich państw jak Katar, ale też inne państwa produkujące gaz skroplony. No i ten gaz musi dotrzeć na rynki drogą morską. No i ten amerykański gaz musi pokonać dosyć duże dystanse z portów amerykańskich na wybrzeżu wschodnim do portów europejskich. No i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby doszło do jakiegoś bardzo poważnego konfliktu między Rosją a tym zbiorowym Zachodem, to prawdopodobnie jednym z zadań rosyjskiej marynarki wojennej byłoby przerwanie tych szlaków komunikacyjnych między Stanami Zjednoczonymi czy tymi północnoamerykańskimi członkami NATO i Europą. W związku z tym można zakładać, a jak się myśli o bezpieczeństwie, to trzeba myśleć o tych najgorszych z możliwych scenariuszy, więc trzeba zakładać, że jednym z elementów tych operacji rosyjskich będzie próba przerwania tych szlaków komunikacyjnych na północnym Atlantyku. To będzie dotyczyło dostaw surowców energetycznych, czyli gazu, ale też będzie dotyczyło i może nawet przede wszystkim dostaw uzbrojenia i transportu wojsk na kontynent europejski, bo wiadomo, że w tej chwili obecność amerykańska w Europie jest dużo mniejsza niż była w czasie zimnej wojny, w związku z tym Stany Zjednoczone, jeżeli zdecydują się na włączenie tutaj w te działania w Europie, będą musiały przetransportować nie tylko sprzęt, ale też żołnierzy. No i jedynym akwenem, przez który może to się odbyć, to jest północny Atlantyk. I z punktu widzenia rosyjskiego przerwanie tych szlaków komunikacyjnych na północnym Atlantyku na pewno będzie jednym z poważniejszych, jedną z poważniejszych operacji, gdyby doszło do tego najgorszego scenariusza. Tych zagrożeń jest tyle i na każdym froncie, że trudno, może to budzić poczucie zagrożenia po prostu. Chciałabym zapytać, korzystając z tego, że mam okazję rozmawiać z panem, zapytać o tą perspektywę norweską. Tak podsumowując właśnie to zagrożenie ze strony Rosji, w Polsce, w Europie mam wrażenie też słychać cały czas to pobrzmiewające zagrożenie tego, że Putin szykuje się do konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim. Chciałabym zapytać, na ile w Norwegii to również słychać i na ile ta obawa społeczna przed tą dużą wojną, mówiąc w uproszczeniu, jest obecna w norweskim społeczeństwie? Oczywiście ona nie jest tak głęboko zakorzeniona w społeczeństwie norweskim jak w społeczeństwie polskim. To jest związane z zupełnie różnymi doświadczeniami historycznymi. No, Polska przeżyła nie tylko rozbiory, ale też innego rodzaju problemy związane z byciem sąsiadem Rosji. W Norwegii to doświadczenie jest inne, nawet jest taki pozytywny element tego doświadczenia, ponieważ północna część Norwegii została w 1944 roku wyzwolona przez Armię Czerwoną. I na dodatek Armia Czerwona nie tylko wyzwoliła północną część Norwegii, ale też po roku zdecydowała się na opuszczenie północnej części Norwegii, co oczywiście nie było doświadczeniem polskim, bo Armia Czerwona, jak słusznie kiedyś Donald Tusk powiedział, wyzwoliła Polskę, a nie przyniosła Polsce wolności, że tak powiem. Te doświadczenia historyczne mają duży wpływ na postrzeganie Rosji jako sąsiada. I do wybuchu wojny
było takie napięcie między ludźmi mieszkającymi na północy Norwegii, czyli blisko granicy rosyjskiej, a tymi, którzy mieszkali bardziej na południu, ci na północy Norwegii byli bardziej skłonni postrzegać Rosję jako coś, co może stać się takim samym państwem jak Szwecja, czy Dania, czy Finlandia. I tam to zaowocowało też dużymi, wysokim poziomem kontaktów między tymi lokalnymi społecznościami po obu stronach granicy. Natomiast po wybuchu wojny, praktycznie rzecz biorąc, cała Norwegia stała się dużo bardziej sceptyczna, jeżeli chodzi o bycie sąsiadem Rosji. Tutaj trzeba sobie uświadomić, że granica rosyjsko-norweska i granica polsko-rosyjska to są granice, które nie są bardzo długie, bo granica norweska to jest 198 km, granica polska to jest 210 km na obszarze Kaliningradu, no bo oprócz Kaliningradu Polska bezpośrednio z Rosją nie graniczy. Oczywiście mamy granicę polsko-białoruską, która w dużej mierze jest także granicą polsko-rosyjską, no ale z takiego czysto praktycznego punktu widzenia, czysto geograficznego punktu widzenia, to graniczymy z Rosją tylko w Kaliningradzie. I ta granica w Kaliningradzie oczywiście stwarza pewne wyzwania, ponieważ w takim myśleniu strategicznym polskim trzeba uwzględnić te siły rosyjskie, które stacjonują w Kaliningradzie i w przypadku jakiegoś konfliktu mogą brać udział na przykład w zajęciu tego słynnego przesmyku suwalskiego. Natomiast w sytuacji norweskiej ta granica jest bardzo ważna tak z punktu widzenia NATO, jak i z punktu widzenia rosyjskiego, ponieważ tylko 100 km od granicy norweskiej znajduje się najważniejsza baza marynarki wojennej Rosji, która, gdzie są zgrupowane siły, które zapewniają Rosji możliwość zadania uderzenia odwetowego w przypadku konfliktu nuklearnego. W związku z tym tutaj ta granica norwesko-rosyjska jest bardzo ważna z punktu widzenia NATO, bo NATO jest bardzo zainteresowane posiadaniem informacji na temat tego, co się dzieje za tą granicą, żeby mieć pojęcie o tym, w jaki sposób te siły rosyjskie stacjonujące na Półwyspie Kola mogą zareagować. Natomiast dla Rosjan ta granica też jest ważna, ponieważ no, posiadanie jednej z najważniejszych baz morskich w odległości 100 km od granicy bloku militarnego, który oficjalna Rosja traktuje jako największe wyzwanie dla swojego bezpieczeństwa, stwarza oczywiście też cały szereg wyzwań. W związku z tym w tej perspektywie historycznej w Norwegii była obawa, że Rosja może próbować zająć część północnej Norwegii po to, żeby powiększyć tą głębię strategiczną w ramach ochrony tych swoich zasobów na Półwyspie Kola. Natomiast w tej chwili nie oczekuje się, że Rosja postawi na wojnę z NATO, ponieważ widzimy, jak ta wojna na Ukrainie idzie. No, plan pierwotny był prawdopodobnie taki, że w ciągu tygodnia władze ukraińskie zostaną zastąpione przez jakiś rząd marionetkowy i cała Ukraina zostanie poddana bezpośredniej albo pośredniej kontroli rosyjskiej. Natomiast dzisiaj mamy już, ta wojna trwa ponad 2 lata i końca tej wojny nie widać. Rosja nie wygląda na to, żeby była w stanie zrealizować swoje strategiczne cele na Ukrainie. W związku z tym oczekiwanie tego, że Rosja w ciągu najbliższych paru lat będzie zdolna i zainteresowana rozwiązaniem następnego konfliktu z NATO, które patrząc tylko na ten wymiar gospodarczy NATO, czyli Stany Zjednoczone, Kanada plus Europa, to mówimy o gospodarkach, które sięgają około 35 trylionów, to są gospodarki rzędu 35 trylionów dolarów, gospodarka rosyjska w najlepszym wypadku to są 2 tryliony dolarów, w związku z tym ta asymetria gospodarcza na pewno nie jest czymś, co by zachęcało Władimira Putina do rozpętania wojny z NATO, ale oczywiście myśląc o tym najgorszym z możliwych scenariuszy, nie można tego kompletnie wykluczyć, ponieważ bardzo wielu analityków
ja też uważałem, że to, co się dzieje wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej w 2021 roku, było kwestią manifestacji siły po to, żeby osiągnąć pewne korzyści strategiczne przez kanały dyplomatyczne, natomiast okazało się, że Putin jednak zdecydował się wysłać te wojska przez granicę, rozpętał najpoważniejszy konflikt wojenny w Europie po 1945 roku. W związku z tym odczytanie intencji rosyjskich jest bardzo trudne. Wiadomo, że jeżeli myślimy o strategii czy o kwestiach zagrożenia, to musimy uwzględnić dwa elementy. Jeden element to są te możliwości, czy ten aktor, do którego się musimy odnieść, ma możliwość, żeby zadać nam jakieś szkody, a drugie to musimy wiedzieć, czy taki aktor ma intencję dokonania jakiejś akcji, która odbędzie się ze szkodą dla naszych interesów. Jeżeli chodzi o te capabilities, czyli te możliwości, no to widzimy, że Rosja ma ograniczone możliwości, bo nie jest w stanie uporać się z oporem ukraińskim. Jeżeli chodzi o intencje, wiemy jeszcze mniej, bo nikt nie siedzi w głowie Władimira Putina, który podejmuje te decyzje, i widzieliśmy, że w przeszłości podejmował decyzje, które z takiego czysto racjonalnego punktu widzenia nie były dobrymi decyzjami. Bardzo byśmy chcieli siedzieć w głowie Władimira Putina, pewnie wszyscy czulibyśmy się bezpieczniej, umiejąc przewidywać jego ruchy i jego politykę. Profesor Jakub Godzimirski, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No, nieczęsto mamy też okazję tak dogłębnie poznać ten norweski punkt widzenia, a akwen Morza Bałtyckiego z naszego polskiego punktu widzenia jest niezwykle ważny. Także dziękuję za rozmowę, dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcam do wspierania nas i zachęcam też do komentowania tej sytuacji, przede wszystkim jeśli chodzi o flotę na morzach, o nasze bezpieczeństwo, które w przypadku którego tym razem skupiliśmy się właśnie na tej flocie cieni, która służy do omijania sankcji przez Rosję, ale może też służyć do szpiegowania nas jako Europejczyków. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.